Urodziłam się w Wilnie podczas wojny 31 marca 1942 roku. Ja nic nie pamiętam z Wilna poza nalotami. Do dzisiaj bardzo nie lubię huku samolotów. Babcia urodzona była w Mińsku w roku 1886. Kończyła gimnazjum, oczywiście rosyjskie, bo to był przecież zabór rosyjski. I zdała tam maturę. Ciekawostką z tego gimnazjum to może jest to, że były tam uczennice trzech wyznań. To znaczy były Rosjanki, Polki i Żydówki. I przychodziło trzech kapłanów, że się tak wyrażę, z tych trzech religii. I to było uszanowane. Polki miały księdza katechetę, do Rosjanek przychodził pop i przychodził rabin do wyznawczyni religii judaistycznej. Babcia po zdaniu matury, ojciec chciał wydać ją za mąż, coś tam opowiadał, że ma bardzo dobrego kandydata, bo jest majętny, ma piękne konie i powozy, a na to babcia odpowiedziała mu tak: ale tato, to jest rzecz przelotna, konie wyzdychają i co zostanie? W związku z tym poprosiła ojca, żeby posag, który przygotował jej na to za mąż pójście, dał jej do ręki i pojechała do Charkowa i ukończyła dentystykę i dostała propozycję objęcia posady w trzech miastach. Więc wybrała Mińsk, poznała pacjenta, którym był Bronisław Choromański i po prostu po pewnym czasie, nawet dość krótkim, pobrali się. Dziadek był wtedy urzędnikiem bankowym i już po odzyskaniu niepodległości wrócili do Wilna. I babcia prowadziła aż do 1945 roku praktykę dentystyczną w Wilnie. Gabinet przez wiele lat mieścił się na placu Napoleona. To był tak zwany pałacyk Royce'a, taki dom z kolumienkami, który bardzo blisko stał na tym placu Napoleona rezydencji, do której przyjeżdżał często Piłsudski, który wiadomo, że kochał Wilno. I mama mi opowiadała, że jak stała w oknie swojego panińskiego pokoiku, to widziała, jak Piłsudski stoi, pali papierosa, patrzy na padający śnieg. Przed samą wojną babcia przeniosła gabinet na Kalwaryjską. Cała rodzina zdecydowała, że wyjedzie jak najprędzej trzecim transportem. Także chodziło o to, żeby pojechać na zachód, a nie na wschód. Pozwolono zabrać gabinet do Nowej Polski, jeśli można tak powiedzieć. Dostaliśmy sporą część, większą niż przeciętny mieszkaniec Wilna, na powierzchni wagonu, ponieważ trzeba było wstawić fotel, jeszcze szafkę i wiertło, które było na nogę, że się tak wyrażę. I dlatego, no i fotel był o tyle dobry, że można było spać na tym fotelu. Przecież ta jazda trwała do Lublina 2 tygodnie. To były mrozy. Dziadek bardzo mocno chorował na zapalenie oskrzeli i ja też, ale jak widać szczęśliwie przeżyłam. Mama twierdziła zawsze, że jej najlepsze lata zabrała wojna.